Dobra, Piórku, stań sobie, załóż sobie rękawiczki, powiedz, kiedy będziesz gotowy, czas wtedy wystartuje i lecimy z koksem. Zobaczymy, będziesz punktem odniesienia dla wszystkich, także zrób to bardzo dobrze. Umiesz się posługiwać takim lewarkiem hydraulicznym? Na pewno? To mogę ci wytłumaczyć.
Kickster bawiłczy. A właśnie, trudność całego zadania polega na tym, że w tym samochodzie jest tylko jeden punkt, w którym ten lewarek można podstawić. I najwięcej czasu znajduje znalezienie tego miejsca, więc tutaj właściciel może zobaczyć. I też jakby rozumiemy, że tutaj jesteśmy, jest luźna atmosfera, ale wnioskuję o zachowanie szczególnej ostrożności, bo wiadomo, że to jest mimo wszystko samochód czyjś, także uważamy, a wiadomo, że się walczy z czasem, walczy z emocjami, ale z rozwagą, tak? Wszystko robimy. Dobra, jesteś gotowy, Piórku? Tak? To uwaga, jest wszystko skręcone. 3, 2, 1, poszli! Mamy 55 sekund. Ostatnie 4 śruby na dół i będzie czas stop. Minuta 02. Myślę, że mógłbyś zmienić profesję na wulkanizatora. Ach, te paluszki chodzą. I dokręcamy. Minuta 20. Czas goni. A tu wiosna za pasem, zimówki, trzeba zmieniać, szybko. Lecimy, jeszcze 2 przekręcenia, ale w prawo. I na dół. I... A teraz którym? Dobra, stop. Minuta 41,86. Minuta, wielkie brawa. Mamy tutaj pierwszego śmiałka. Dobra, kto następny? No i będzie konkurencja. Także wi, nie wiem, czy wygrasz. Nikt tego nie wi. Dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. Tak, wszystko jest przygotowane, lewarek skręcony. Sugerowałbym założenie rękawiczek, czy nie? Nie. Dobra, jesteście gotowi? 3, 2, 1, poszli. Na razie 40 sekund, także świetny czas. Może nawet będziecie szybsi niż Arek. Fakt faktem, Arek zrobił to sam, nauczony doświadczeniem. Każdy kiedyś zaczynał. A tutaj widzę już praca zespołowa. Minuta 03. Macie szansę naprawdę na najlepszy wynik. Myślę, że nikt nigdy w życiu się tą wektrą tak dobrze nie zajął. Jeszcze jedna śruba, tak? Dobrze widzę. Uwaga. Uwaga, uwaga. Jest, koniec. Koniec. Minuta 38,46. No to troszkę wolniej niż Piórek. Ale szybciej za to niż Wi. Dobrze. To co? Ktoś jeszcze? Jest. Dobra.
To możemy od razu ogłosić wyniki chyba, co? Już chyba nikt nie będzie chciał startować. No czyli nasze niezależne jury tutaj z wyników wynika masło maślane, że Arek wygrał. Wielkie brawa dla Arka. Brawo. Minuta 15-17. To odbiór nagrody tutaj proszę do Rafała Lipińskiego. A kobiety, Paulina, ta pierwsza Paulina, minuta 38-46. Wielkie brawa. Brawo. Po odbiór nagrody tutaj proszę. Dobrze, to zwijamy ten interes. Może wymyślimy jeszcze jakąś konkurencję. Być może wy macie jakieś pomysły, to jeszcze zrobimy coś, żeby było ciekawiej, żebyśmy sobie tutaj nie stali i... Jaki?